Witam w kolejnym odcinku Niezapomnianych. Kontynuujemy temat grobów znanych polskich malarzy. Zobaczycie m.in. mogiłę Juliana Fałata, znanego malarza, którego córka była żoną słynnego zdrajcy agenta gestapo Igo Syma. Sylwetkę Igo Syma oraz córki Fałata przybliży nam znany pisarz i dziennikarz Marek Teller, Maciej Gąsiorowski. Zapraszam na dzisiejszy odcinek Niezapomnianych. Znajdujemy się przy grobie Antoniego Syma, czyli ojca trzech braci Symów, Ernesta, Alfreda i Karola. Karola znają wielbiciele kina jako Igo Syma. Był to bohater mojej książki Upadły amant, historia Igo Syma. Ale wróćmy najpierw do Antoniego. Antoni Sym był miłośnikiem lasów od najmłodszych lat, ponieważ był synem leśniczego Teofila Syma, który był związany z lasami w okolicach Radawy na Podkarpaciu i między innymi przeprowadzał oddziały wojsk powstańców styczniowych przez lasy, właśnie Teofil Sym. I to właśnie on wpoił Antoniemu Symowi miłość do lasów. Antoni Sym kształcił się między innymi na Politechnice Wiedeńskiej, później zaś był związany z rozmaitymi dobrami leśnymi, między innymi w Niepołomicach, w Żywcu. Przez pewien czas mieszkał nawet w zamku Habsburgów w Żywcu. Potem z kolei już w II Rzeczypospolitej zajmował się lasami białowieskimi, był dyrektorem lasów państwowych w Białowieży. Sprzeciwiał się planom utworzenia Białowieskiego Parku Narodowego, ale za to był zwolennikiem reintrodukcji żubra na tym terenie. Zmarł w 1935 roku. Z małżeństwa z Julianną Anną z domu Seppi pozostawił trzech synów, czyli wspomnianych już Alfreda, Ernesta i Karola, czyli Igo. Znajdujemy się przy grobie Ernesta Syma, który był starszym bratem Igo Syma. Był cenionym biochemikiem i enzymologiem, którego badania nad katalizą estrową wyprzedzały swoją epokę. Był to człowiek nie tylko bardzo dobrze wykształcony, ale też obdarzony dużą miłością do ojczyzny. Wstąpił do Związku Walki Zbrojnej w czasie II wojny światowej. Zajmował się między innymi tworzeniem materiałów pirotechnicznych i toksyn bakteryjnych w ramach swojej pracy w ZWZK. Co ciekawe, ta sama grupa, czyli właśnie Związek Walki Zbrojnej, rozpracowywał jego młodszego brata, który w czasie wojny został Volksdeutschem i werbował Polaków do antypolskiego filmu Heimker. Ernest Sym był jednak jego zupełnym przeciwieństwem. Zginął w wypadku samochodowym w 1950 roku. Początkowo wydawało się, że nie jest w tak złym stanie, nawet kazał ratować towarzyszącą mu kobietę, lecz niestety okazało się, że odniesione wewnętrzne obrażenia są śmiertelne. Po śmierci został pochowany właśnie tutaj na cmentarzu Powązkowskim w grobie swojej żony, drugiej żony Janiny. Pierwsza żona Ernesta, Maria Symowa, zginęła w czasie Powstania Warszawskiego, kiedy podobnie jak mąż była zaangażowana w walki jako Stasia. Jej mąż, czyli właśnie Ernest Sym, walczył z kolei pod pseudonimem Antoni Tulski, profesor Antoni Tulski. Obydwoje wykazywali się dużym bohaterstwem, w przeciwieństwie do brata Ernesta, czyli Igo Syma, który, jak wiemy, obrał zupełnie inną, złą drogę. Znajdujemy się przy grobie Mariana Niemczewskiego, doktora praw, który był drugim mężem Heleny z Fałatów Niemczewskiej, której z kolei pierwszym mężem był Karol Antoni Juliusz Sym, znany wszystkim wielbicielom przedwojennego kina jako Igo Sym. Helena Fałatówna, zwana Kuką, była kobietą niezwykłą, o nietuzinkowym umyśle, o artystycznej duszy. Poznała swojego pierwszego męża Karola Syma, właściwie Juliana Syma, bo pod takim imieniem wtedy funkcjonował, kiedy leczył się po ranach odniesionych w czasie I wojny światowej. Kuka akurat odwiedzała go w szpitalu, zaczęła coraz częściej z nim przebywać, rozmawiać, uczucie się pogłębiało, a z niepokojem patrzył na nie jej ojciec, czyli artysta, malarz Julian Fałat.
W końcu jednak Julian Fałat zdecydował się zaakceptować zięcia, przyszłego zięcia, pobłogosławił temu związkowi i w 1920 Helena Fałatówna została żoną Igosyma. Mieli ze z tego związku syna Juliana Piotra, który niestety zmarł w wieku 7 lat na zapalenie opon mózgowych. Już jednak, kiedy Helena była w ciąży, zaczęła się separacja małżonków. W 1924 roku doszło oficjalnie do rozwodu małżonków, a Helena Symowa wyszła za mąż właśnie za Mariana Niemczewskiego, z którym doczekała się jeszcze dwojga dzieci, Lucyny i Lucjana. Synek Heleny i Igosyma, Julian Piotr, rzadko bywał jednak w towarzystwie matki, ponieważ nie poświęcała mu ona zbyt wiele uwagi i pogrążała się w kolejnych nałogach, między innymi alkoholowym i narkotykowym, była bowiem morfinistką. Julian Piotr spędzał więc większość czasu u swojego dziadka Juliana Fałata w Bystrej, był z nim bardzo blisko związany, lecz jak już wspomnieliśmy, w wieku 7 lat zmarł na zapalenie opon mózgowych, pogrążając swoją rodzinę w dużej rozpaczy. Tylko pogłębiła ta śmierć problemy alkoholowo-narkotykowe Heleny Niemczewskiej, która 2 lata po śmierci dziecka popełniła samobójstwo, wyskakując z budynku i ginąc na miejscu. Helena wraz z synkiem zostali pochowani na cmentarzu ewangelicko-reformowanym w Warszawie. Igosym prawdopodobnie nigdy nie odwiedził grobu swojego synka, ponieważ właściwie zrzekł się praw do niego i po rozstaniu z Heleną praktycznie się nim nie zajmował. Więcej informacji na temat Igosyma i jego skomplikowanego życiorysu znajdziecie w mojej książce Upadły Amant. Historia Igosyma. Zachęcam również do sięgnięcia do moich poprzednich publikacji Zagadka Iny Benity, aktorzy kontra kolaboranci, a także Zapomniani artyści II Rzeczypospolitej. 23 maja odbyły się 2 pogrzeby genialnych aktorów Ignacego Gogolewskiego i Jerzego Treli. Gogolewski spoczął na parafialnym cmentarzu w Otwocku w grobie rodzinnym ojca Piotra, którego praktycznie nie znał, i matki Heleny. Wcześniej odbyły się uroczystości w Kościele Środowisk Twórczych na Placu Teatralnym w Warszawie. Jerzego Trelę pożegnaliśmy z kolei w Bazylice Ojców Dominikanów w Krakowie. Później na cmentarzu w Leńczach pod Krakowem odbył się pogrzeb aktora. Jerzy Trela spoczął w grobie żony Georgette, z którą był przez 50 lat. Na tym samym cmentarzu pochowani są także rodzice i brat Jerzego Treli. Drugi odcinek o malarzach zaczniemy od Stanisława Wyspiańskiego, który pochowany jest w Krypcie Zasłużonych na Skałce w Krakowie. Wyspiański był człowiekiem wielu talentów. Był pisarzem, poetą, dramaturgiem, malarzem, grafikiem, projektantem mebli i architektem. Jego największe dzieło literackie to bez wątpienia Wesele. Tworzył w epoce tzw. Młodej Polski. Nazywany był Piątym Wieszczem po Adamie Mickiewiczu, Juliuszu Słowackim, Zygmuncie Krasińskim i Cyprianie Kamilu Norwidzie. Był synem Franciszka Wyspiańskiego, rzeźbiarza i fotografa. Miał brata Tadeusza, który zmarł w wieku 4 lat. Jego matka Maria zmarła z kolei, gdy miał zaledwie 5 lat. Po śmierci żony i syna ojciec malarza wpadł w alkoholizm. Ostatnie lata spędził w domu dla ubogich. Jego grób na cmentarzu rakowickim już nie istnieje. Stanisław Wyspiański studiował filozofię na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz malarstwo w Szkole Sztuk Pięknych. Był uczniem samego Jana Matejki. Zmarł na kiłę. Jego żoną była chłopka Teodora Teofila Pytko, z którą miał przysposobionego syna Teodora oraz córkę Helenę po mężu Chmurską oraz synów Mieczysława i Stanisława. Rodzina Wyspiańskiego pochowana jest na cmentarzu rakowickim w Krakowie. Wyspiański portretował swoją rodzinę. Najsłynniejszy jego obraz Macierzyństwo z 1905 roku znajduje się w Muzeum Narodowym w Krakowie. Portretował także Elizę Pareńską, żonę Edwarda Leszczyńskiego, poety i krytyka literackiego, którzy pochowani są w grobowcu na cmentarzu rakowickim. Warto przybliżyć sylwetkę Elizy. Była ona alkoholiczką i narkomanką. Po śmierci męża popełniła samobójstwo, zostawiając 9-letniego syna Witolda. Pareńska miała 2 braci, Adama i Jana, oraz 2 siostry, Marynę i Zofię. Jej ojciec Stanisław Pareński był lekarzem i profesorem
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Maję Pareńską, czyli siostrę inaczej nazywaną Maryną, była muzą wielu malarzy, między innymi Witolda Wojkiewicza. Jej mężem był lekarz Jan Raczyński, który został pochowany na cmentarzu Łyczakowskim. Szwagrem Pareńskiej był z kolei kompozytor Bolesław Raczyński, który pochowany jest na cmentarzu Rakowickim. Był twórcą muzyki do dramatów Wyspiańskiego, m.in. Aischylos i Arystofanes. Po śmierci męża Maria poślubiła rosyjskiego porucznika Romana Jasieńskiego, który spoczął na cmentarzu w Wilnie. Potem była żoną lekarza Jana Greka, brata adwokata i działacza PSL Michała Greki, który spoczywa na cmentarzu Łyczakowskim. Jan Grek zginął razem z żoną i szwagrem w grupie profesorów lwowskich zamordowanych przez Niemców. Zbrodnia miała miejsce w nocy z 3 na 4 lipca 1941 roku. Oddziałem Niemców, którzy zamordowali profesorów lwowskich, dowodził dr Karl Eberhard Schongard. Szwagrem Jana Greki był znany polski literat, tłumacz i krytyk oraz poeta-satyryk Tadeusz Boy-Żeleński. On także poniósł śmierć w czasie mordu profesorów. Zofia Pareńska, żona Tadeusza Boy-Żeleńskiego, która była pierwowzorem Zosi z Wesela Wyspiańskiego. Zofia Boy-Żeleńska pochowana jest razem z synem Stanisławem, który był aktorem na Starych Powązkach w Warszawie. Warto przypomnieć, że jej matką chrzestną była Maria Muchlajsen, a ojcem chrzestnym lekarz Stanisław Domański, mąż pisarki Antoniny Domańskiej, czyli pierwowzoru radczyni z Wesela. Do aresztowania Tadeusza Boy-Żeleńskiego oraz jego rodziny mógł doprowadzić przedsiębiorca i zbrodniarz wojenny Holender Pieter Menten, który prawdopodobnie wiedział o majątku znajdującym się w mieszkaniu profesora Greka. Marek Terel przybliżył Państwu sylwetkę córki Juliana Fałata. Ten znany malarz, autor Popielca i Modlącego się Starca, ożenił się z Włoszką Marią Luizą Comello Stockenfield, z którą doczekał się trójki dzieci, wspominanej wcześniej córki Heleny, syna Kazimierza i Lucjana. Kazimierz również był malarzem. Lucjan zmarł w wieku 19 lat. Jeśli chodzi o drugiego męża Heleny, prawnika doktora Uniwersytetu Jagiellońskiego Mariana Niemczewskiego, to miał on jeszcze z nią dwoje dzieci. Syna Lucjana, który zmarł w Chorwacji, i córkę Lucynę po mężu Frąckiewicz, która wychowała się w zamku w Grodźcu, była ekonomistką i profesorem Uniwersytetu Śląskiego. Jeśli chodzi o znanych malarzy, to na Powązkach Wojskowych w Warszawie pochowani są Wojciech Fangor, który po śmierci sprzedaje najdroższe polskie dzieła. Jego obraz zatytułowany M22 został sprzedany w domu aukcyjnym Desa Unicum za 7 316 000 zł. Szerzej o Fangorze opowiadałem w odcinku o Naj. Niedaleko Wojciecha Fangora pochowany jest także Edward Dwórnik, malarz i grafik, który stworzył aż 5 000 obrazów. Jego żoną była fotograf Teresa Gierzyńska, z którą miał córkę Polę Dwórnik, również malarkę i graficzkę. W odcinku o Naj, czyli o najdroższych polskich dziełach, opowiadałem także o Tamarze Łempickiej. Malarka została skremowana i prochy zostały wyrzucone z helikoptera do kratera wulkanu El Popo w Meksyku. W 2020 roku, czyli 40 lat po śmierci malarki, i obraz Portret de Majorefery został sprzedany za 16 280 000 funtów, czyli w przybliżeniu na polskie około 82 milionów złotych. Tym samym jej obraz stał się najdrożej sprzedanym polskim dziełem w historii. Wspominając o współczesnych polskich malarzach i malarkach, warto wspomnieć sylwetkę Mai Berezowskiej, pseudonim Ditto. Była także graficzką, karykaturzystką i scenografką. Była córką inżyniera Edmunda Berezowskiego, budowniczego kolei transsyberyjskiej, podpułkownika armii rosyjskiej
oraz generała Brygady Wojska Polskiego. Berezowska od 1918 roku była żoną malarza i scenografa Kazimierza Grussa. Rozwiodła się jednak z nim w 1926 roku. Zyskała sławę jako autorka subtelnych grafik o tematyce erotycznej. W czasie pobytu w Paryżu była karykaturzystką m.in. pisma Le Figaro. Tworzyła tam karykatury Hitlera. Ambasada III Rzeszy wytoczyła jej nawet proces za zniewagę głowy państwa. Karę grzywny 500 franków zmniejszono później do symbolicznej kwoty po apelacji. W czasie wojny została aresztowana przez Gestapo i w wyniku donosu trafiła na Pawiak. Za znieważenie Hitlera wysłano ją do obozu koncentracyjnego i skazano na karę śmierci. Po wyzwoleniu trafiła do Szwecji na rehabilitację. Do Polski wróciła w 1946 roku. Spoczęła w grobie ojca na Powązkach Wojskowych w Warszawie. Olga Boznańska, przedstawicielka modernizmu i postimpresjonizmu, została pochowana na cmentarzu Les Champurieux w Montmorency. Jej najbardziej znane dzieło to obraz Dziewczynka z chryzantemami z 1894 roku. Boznańska była córką inżyniera Adama Nowiny Boznańskiego i francuski Eugenii de Mondain. Miała siostrę Izabelę Antoninę Ewelinę. Od 1898 roku mieszkała w Paryżu. Była narzeczoną malarza Józefa Czajkowskiego, brata innego malarza Stanisława. Niestety doszło do zerwania zaręczyn. Bracia Czajkowscy pochowani są w Alei Zasłużonych na Starych Powązkach w Warszawie. Józef po zerwaniu zaręczyn ożenił się z aktorką Letą Walewską, zmarłą w 1929 roku. Współczesnym malarzem był także Roman Opałka, przedstawiciel konceptualizmu. Jego słynne obrazy przedstawiały ciąg cyfr. Cykl Opałka 1965 od 1 do nieskończoności to jego najsłynniejsze dzieło. Dodatkowo Opałka każdą liczbę wymieniał i nagrywał ją na magnetofon. Po skończeniu obrazu dodawał także swoje aktualne zdjęcie. Zmarł w Rzymie. Miał brata Henryka, artystę grafika, który pochowany jest na cmentarzu północnym w Warszawie. Sam Opałka został pochowany na francuskim cmentarzu Le Mans. W 2010 roku, czyli niedługo przed jego śmiercią, jego cykl został sprzedany za 713 250 funtów. Wróćmy na chwilę do malarzy XIX-wiecznych. Takim przedstawicielem był Artur Grotger. Był czołowym przedstawicielem romantyzmu. Dodatkowo był także ilustratorem, rysownikiem i autorem cyklu kartonów o powstaniu styczniowym. Artur Grotger zmarł na gruźlicę w uzdrowisku Amélie-les-Bains we francuskich Pirenejach. Został pochowany na cmentarzu łyczakowskim we Lwowie. Z miejscem jego pochówku wiąże się bardzo interesująca historia. W poprzednim odcinku wspominałem o malarzu Henryku Rodakowskim, którego praprawnuczką jest europosłanka PO Róża Thun, spokrewniona zresztą z malarką Wandą Młodnicką z domu Monet, która była żoną malarza Karola Młodnickiego. Młodniccy pochowani są na cmentarzu łyczakowskim we Lwowie. Z kolei wnuczką Wandy Młodnickiej jest Aniela Lela Pawlikowska, także malarka. Jeśli chodzi właśnie o Wandę, to była ona narzeczoną Artura Grotgera. To właśnie ona sprowadziła ciało ukochanego z Francji i pochowała na cmentarzu łyczakowskim we Lwowie. W miejscu, które malarz sam wybrał podczas romantycznych spacerów z Wandą. Ojcem Artura Grotgera z kolei był malarz Jan Józef, powstaniec styczniowy, który był nieślubnym synem radcy sądu Tarnowskiego, Hilarego Siemianowskiego. Po urodzeniu nosił on nazwisko panieńskie swojej matki, francuskiej guwernantki, panny Grotger, która przyjechała do Polski ze Szwajcarii. Siemianowski nie zerwał jednak kontaktów z synem, zadbał o jego edukację. Ten kształcił się m.in. w Akademii Sztuk Pięknych w Wiedniu. Pozostawił mu nawet spory majątek ziemski oraz gotówkę. Ojciec Artura Grotgera ożenił się z Krystyną Blacho de Czodejtow,
córką byłego oficera huzarów węgierskich oraz wyższego urzędnika przy sądzie szlacheckim we Lwowie. Był narodowości chorwackiej. Grotger miał także troje rodzeństwa, siostrę Marię i braci Jarosława i Aleksandra. Józef Mehofer, przedstawiciel Młodej Polski. Malarz spoczął na cmentarzu rakowickim w Krakowie. Był uczniem Jana Matejki. Pochodził ze spolonizowanej rodziny austriackich urzędników. Jego dziadek Józef Elder von Mehofer był publicystą i galicyjskim urzędnikiem. Z kolei ojciec malarza Wilhelm był radcą i prezesem Sądu Krajowego oraz starostą. Matka Aldona z Polkowskich zajmowała się wychowaniem 5 synów. Józef Grotger miał 3 starszych braci, Eugeniusza, Adolfa i Wiktora oraz młodszego Wilhelma. Ojciec malarza zmarł, gdy ten miał 4 lata. Żoną Józefa Mehofera była Jadwiga Janakowska, malarka, modelka i kolekcjonerka, której krewnym był pisarz Józef Konrad Korzeniowski. Józef Mehofer z Jadwigą miał syna Zbigniewa. Malarz zmarł na gruźlicę w 1946 roku w Wadowicach. Wspominanym już wcześniej malarzem był także Witold Wojkiewicz. Został on pochowany na Starych Powązkach w Warszawie. Był uczniem Leona Wyczółkowskiego. Ponadto zajmował się także rysunkiem i grafikiem. Działał w Młodej Polsce. Był przedstawicielem symbolizmu i wczesnego ekspresjonizmu. Przez niektórych uznawany był za prekursora surrealizmu. Wstąpił do grupy 5, grupy Norwida, do której należeli tacy malarze jak Leopold Gottlieb, Wlastimil Hoffman, Mieczysław Jakimowicz oraz Jan Rębowski. Ojciec Witolda, Stanisław Wojkiewicz, był głównym kasjerem w banku handlowym. Nie akceptował artystycznych aspiracji syna. Jego matka, Aniela z domu Święcicka, zajmowała się domem, a dokładnie wychowaniem 11 dzieci. Wojkiewicz pracował jako ilustrator w krakowskim tygodniku satyrycznym Liberum Veto. Współpracował także z krakowskim kabaretem Zielony Balonik, do którego stworzył cykl akwarel i rysunków, które do dziś zdobią ściany kawiarni Jama Michalika w Krakowie. Witold uprawiał także działalność literacką, pisząc pod pseudonimem Widwoj. Były to satyryczne teksty dla czasopisma Kolce. Zmarł w młodym wieku w wyniku wrodzonej wady serca. Prowadzony przez niego dziennik został włożony przez matkę do jego trumny. Dziękuję za obejrzenie kolejnych niezapomnianych. Z pewnością jeszcze będziemy korzystać z usług Marka Tellera, który przygotowuje kolejne książki. W następnym odcinku Niezapomnianych przedstawię Wam groby znanych kompozytorów, m.in. Jerzego Dudusia Matuszkiewicza, który pochowany jest na cmentarzu Brudnowskim. Do zobaczenia!